kochani, dzisiaj mamy szczególny dzień, tak jak żeśmy sobie powiedzieli już na ten temat. Dzień modlitwy o Kościół prześladowany. Jest 17 listopada i dzisiaj wiele kościołów, wiele wspólnot ustaliło ten jeden dzień dniem takim, że w sposób szczególny będziemy dzisiaj się modlić o Kościół prześladowanych chrześcijan. I to jest to, co jest przed nami dzisiaj. To jest to, co dzisiaj przed nami. W sposób aktywny będziemy w tym uczestniczyć. Wiem, że to jest data umowna i wiele innych kościołów spotyka się w innym dniu. My dzisiaj łączymy się akurat w tym dniu z głosem prześladowanych chrześcijan. Tak? Dlatego, ponieważ myślę, że jednym z powodów jest to, że ojcem kierownika głosu prześladowanych chrześcijan jest Debory Tato. Nie wiem, czy żeście wiedzieli, prawda? Więc my tak zaprzyjaźniliśmy się z głosem prześladowanych chrześcijan i łączymy się akurat z nimi, jeśli chodzi o ten dzień. Ja chciałbym przeczytać, słuchajcie, z Ewangelii Marka, 13 rozdział, wersety od 3 do 13. Otwórzcie sobie Biblię wasze. Będziemy czytać ten fragment Słowa Bożego. I tu jest on wyświetlony. Od 1 przeczytam, tak? Żeby było w kontekście. Gdy wychodził Jezus ze świątyni, przeczytam troszeczkę w innym przekładzie, tak? Przeczytam w tym przekładzie, jest również bardzo fajny, a my sobie śledźmy, jakie jest. Tu jest akurat brytyjskie, czyli warszawskie tłumaczenie. Gdy wychodził Jezus, oczywiście, ze świątyni, odezwał się do niego jeden z jego uczniów. Nauczycielu, patrz, co za kamienie i co za budowle. Lecz Jezus mu odpowiedział, widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu. Wszystko legnie w gruzach. Kiedy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, Piotr, Jakub, Jan i Andrzej pytali go na osobności. Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, że to wszystko się zacznie spełniać? Wtedy Jezus zaczął do nich mówić. Uważajcie, uważajcie, aby was kto nie zwiódł. Wielu przyjdzie w moim imieniu i będzie mówić, ja jestem. I wielu wprowadzą w błąd. Kiedy usłyszycie o wojnach i dotrą do was wieści z wojen, nie trwóżcie się. Musi się to wydarzyć. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. W różnych miejscach będą trzęsienia ziemi i nastanie głód. To początek boleści. Wy zaś miejcie się na baczności. Będą was wydawać sądom i bić was będą w synagogach. Ze względu na mnie postawią was przed namiestników i królów, abyście dali świadectwo wobec nich. Lecz najpierw Ewangelia musi być głoszona wszystkim narodom. Gdy was poprowadzą, aby was wydawać, nie martwcie się wcześniej o to, co macie mówić. Mówcie to, co wtedy będzie wam dane, bo nie wy będziecie mówili, ale Duch Święty. Brat wyda na śmierć brata, a ojciec dziecko. Dzieci wystąpią przeciwko rodzicom i przydadzą ich na śmierć. Będziecie w nienawiści przez wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją łaskę i za Twoje słowo, które Ty dzisiaj posyłasz do swojego kościoła. Panie Boże, Ty powiedziałeś, że nastaną takie rzeczy i to jest stan, w którym znajdzie się Kościół, ale powiedziałeś też jedno ciekawe słowo, że ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. My, Panie, dzisiaj prosimy Ciebie o wytrwałość dla nas. Prosimy Ciebie, Boże, o wytrwałość przede wszystkim dla tych, którzy dzisiaj są prześladowani i właśnie doświadczają tych rzeczy, o których mówi Twoje słowo na sobie samych. Prosimy Ciebie o Kościół prześladowany na świecie. Halleluja. I prosimy Ciebie dzisiaj o to słowo, które dzisiaj kierujesz do swojego Kościoła. Amen. Takie słowo dzisiaj. Mamy dzisiaj, kochani, ten szczególny dzień, Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Kościół Prześladowany, tak? W związku z tym nasze dzisiejsze słowo będzie wiązało się z tym tematem, tak? Mamy w naszym wyznaniu wiary w ogóle, my jako Kościół, chcę powiedzieć, my jako Kościół mamy wyznanie wiary, tak? I mamy w naszym wyznanie wiary taki ciekawy zapis w internecie, można to sprawdzić sobie. Mamy tam dwa wyznania wiary. Nicejskie wyznanie wiary i symbol apostolski plus nasz komentarz. Tak? Ja tak tylko bardzo szybciutko, może wyjdziemy sobie dzisiaj z tej prezentacji teraz. Wejdziemy sobie na internet, ja wam to pokażę, gdzie to jest. Tak? I to jest jakby tutaj, jeśli wejdziecie na stronę naszego kościoła, tu jest
na stronę naszego kościoła, tak? Wejdziecie sobie na stronę Polski Kościół Zielonoświątkowy w Dublinie, bo mamy stronę internetową, tak? I wejdziecie sobie na naszą stronę internetową i jak sobie można wejść, ja tutaj teraz tylko tak szybko wam otworzę, w symbol apostolski. W symbolu apostolskim pisze coś takiego bardzo ciekawego. Tutaj mamy, kochani, w naszym symbolu apostolskim, który mamy w wyznaniu naszej wiary, naszego kościoła, taki fajny wpis. Pamiętacie to, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Prawda? To jest symbol apostolski, nasz symbol apostolski, który my wyznajemy. Wraz za tym drugi symbol, który my wyznajemy, nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary, kredo chrześcijańskie tak zwane. I to jest taki bardzo fajny wpis. To jest symbol apostolski, to jest pierwsze wyznanie wiary chrześcijan od samego początku, jakie pojawiło się w pierwszym kościele. I tu jest na samym końcu taki bardzo ciekawy wpis, w co my wierzymy, tak? Wierzymy w to, że Jezus Chrystus został umęczony pod Poncjuszem Piłatem, tak, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, uwaga, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, amen. Znamy to, coś nam to przypomina, tak, tak? Ale chodzi mi o ten wpis. Święty Kościół, świętych obcowanie. Świętych obcowanie dzisiaj, ja chciałbym ten temat poruszyć. Świętych obcowanie, w innym miejscu wyznajemy, że wierzymy w Kościół. W święty Kościół powszechny, tak to jest tam ujęte w nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary, tak? I teraz już przechodzimy z powrotem do naszej prezentacji, tak? I ja dzisiaj troszeczkę chciałbym o tym mówić, o tym świętych obcowaniu. Czym to jest to święte obcowanie, w które my wierzymy, tak? Pamiętacie, mamy taki zwyczaj też w naszym kościele, przepraszam bardzo za to słowo zwyczaj, myślę, że mówię do ludzi dojrzałych, tak? Że modlimy się o siebie nawzajem. Każdego nabożeństwa po Wieczerzy Pańskiej mamy taki zwyczaj, tak? Że modlimy się o siebie. Przychodzimy z naszymi prośbami i modlimy się o nasze rodziny, nasze potrzeby, nasze choroby, nasze kręgosłupy, różne rzeczy się modlimy i modlimy się o siebie, tak? Na przykład, kiedy komuś coś się dzieje się jakaś krzywda, musi podjąć trudną decyzję, modlimy się o siebie i mamy taki zwyczaj, tak? Innym razem Jezus Chrystus też miał zwyczaj, chcę powiedzieć, modlenia się na przykład, tak? Wychodził i on miał zwyczaj i w Biblii to jest napisane. Zobacz w Biblii, że jest napisane, że Jezus Chrystus zgodnie ze swoim zwyczajem wyszedł na górę, wyszedł do Ogrodu Oliwnego, wyszedł na osobności i modlił się zgodnie ze swoim zwyczajem. Tak? Są dobre zwyczaje i są złe zwyczaje. Złym zwyczajem na przykład jest nie przychodzić do kościoła. To jest zły zwyczaj. Złym zwyczajem jest nie czytać Pisma Świętego. Natomiast do dobrych zwyczajów należy modlić się, do dobrych zwyczajów należy wstać rano, przeczytać Pismo Święte. To są dobre zwyczaje. Tak? Więc ja sobie z tym zwyczajem nie wymyśliłem sam, tak? Ale mamy taki zwyczaj. Innym razem ktoś przychodzi po prostu, na przykład, bo mu, nie wiem, przychodzi albo dzwoni, albo po prostu nie może przyjść do kościoła i na przykład wysyła SMS-a. Wysyła SMS-a z prośbą, módlcie się o mnie, bo dzisiaj nie przyszedłem, nie mogę przyjść, coś się wydarzyło, módlcie się o mnie. Wysyła SMS-a i jego nie ma wśród nas, tak? Albo ktoś wyjeżdża za granicę. Dajmy na to. I go też nie ma, bo jest gdzieś w podróży albo gdzieś na urlopie wyjechał do Polski. To ja chcę powiedzieć coś takiego, to kiedy my się właśnie wtedy modlimy z tą osobą, zwłaszcza, której nie ma, to mamy taką szczególną duchową więź z tą osobą. I tak jakby ta osoba była wśród nas i tęsknimy za tą osobą i żałujemy oczywiście, że tej osoby wśród nas nie ma dzisiaj, bo ma jakiś powód, bo coś się wydarzyło. I kiedy następuje ta tęsknota za tą osobą, to wtedy następuje jakaś szczególna duchowa więź z tą osobą, mimo że jej wśród nas dzisiaj nie ma, która ta osoba może jest czasami i na drugim końcu świata, gdzieś, nie wiem, w Chinach, w Korei, w Polsce, na Ukrainę, gdziekolwiek, na innym kontynencie. I tu mamy wtedy społeczność świętych, świętych obcowania. Obcowanie Kościoła i wspólnoty, świętych obcowanie, mimo że nieobecny ciałem, jednak jestem obecny duchem,
Tak? I apostoł Paweł, jak sobie przypominasz, często mówi i używa jakby tego obrazu. Nieobecny ciałem jestem, ale obecny z wami razem duchem. Pisze do kościoła w Koryncie, pisze do kościoła w Efezie. Tak? Kościół się spotyka na różnych spotkaniach. Kościół się spotyka tu, ale i tam na tej drugiej półkuli ziemskiej również. I w Polsce też się spotyka. Tak? I mimo, że nas tam na przykład nie ma, to jednak razem z nimi, z tymi ludźmi na drugiej półkuli ziemskiej, tworzymy taką duchową jedność. Jeden Kościół. Jest to Kościół powszechny. Jesteśmy w społeczności tego Kościoła. Jesteśmy w społeczności świętych. I to rozumiem przez to, co ja mówię, świętych obcowanie. Tak? Obcowanie świętych. Jako Kościół święty na całym świecie. Mamy jedną duchową łączność, bo stanowimy jedno ciało. Tak? Razem z innymi braćmi i siostrami tworzymy jedno ciało, połączone jakąś taką nitką nerwowo-duchową. I jeśli boli jakiś członek, jest bolący, to boli to całe ciało. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę. Mnie to boli. Kiedy coś dzieje się jakiemuś człowiekowi, mojemu bratu gdzieś w jakimś miejscu na świecie, mnie to również powinno boleć. Tak? I ta łączność duchowa, ta łączność z Kościołem, z ciałem Jezusa Chrystusa powoduje właśnie to, że jeśli boli palec, to całe ciało to odczuwa. Całe ciało to i nie myśli sobie wtedy, a co mnie tam obchodzi, ale w czym innym nie potrafi tylko myśleć, jak tylko o tym, że go boli. Boli mnie palec, no nie? I już o niczym innym nie potrafię myśleć, jak tylko jak mogę pomóc, aby mnie przestało boleć. Nie? Nie wiem, czy to miałeś kiedyś, uderzyłeś się w palec. Kiedy nie ma tego bólu, chcę powiedzieć, kiedy nie ma tego bólu i tego współczucia, to wtedy i kiedy nie mówię, albo kiedy mówię, wtedy sobie myślę, a co mnie to obchodzi, tak? Co dzieje się z bratem, co dzieje się z siostrą gdzieś w innym kraju, w innym miejscu, to się wtedy mogę zastanowić nad sobą. Nad sobą się mogę zastanowić, czy dalej mam łączność z ciałem w taki sposób, skoro mnie nie boli. Bo może się gdzieś odciąłem i odizolowałem od ciała, skoro mnie nie boli, skoro się tymi rzeczami nie przejmuję. I chcę powiedzieć, to świętych obcowanie, jako Kościół jesteśmy głęboko przekonani, że dotyczy tych jakby generalnie dwóch poziomów, w którym Kościół funkcjonuje. Tak? Ten Kościół, który się tutaj spotyka, dzisiaj w Irlandii, tak? Ale również i ten Kościół, który się spotyka, nie wiem, w innym miejscu, mieście w Irlandii, w innym kraju, w Polsce, na świecie. To jest ten wymiar Kościoła, tak? I ja chcę powiedzieć, co przez to rozumiem. Mówiąc świętych obcowanie, ja sobie myślę, że my wspólnie razem z całym Kościołem, na całym świecie, bo Kościół jest jeden jedyny, jest jedna owczarnia Jezusa Chrystusa, jesteśmy w pewnego rodzaju sojuszu, kiedy modlimy się o siebie nawzajem. Tak? I to jest sojusz, który polega na wzajemnym jakimś współodczuwaniu i pomaganiu sobie nawzajem. Kiedy na przykład dowiadujemy się o czymś, i próbujemy komuś pomóc, zbieramy pieniądze, zbieramy fundusze i bach, wysyłamy na taki cel albo na inny cel, wysyłamy, żeby komuś pomóc. Albo najzwyczajniej w świecie dowiadujemy się, że komuś trzeba pomóc, na przykład w naszym gronie, pakujemy się w samochód, jedziemy do kogoś, bo komuś trzeba pomóc, na przykład, nie wiem, położyć panele w domu. W taki praktyczny sposób, tak? Albo kogoś trzeba pocieszyć, bo dowiadujemy się, że mu ojciec choruje, albo mama zmarła. I wtedy współczujemy z naszymi braćmi, tak? I wtedy jest do nas takie słowo skierowane, zwłaszcza kiedy dzieją się trudne chwile. Pan Jezus Chrystus mówi w naszym słowie taką jedną rzecz. Kiedy się różne rzeczy dzieją i spadają na Kościół doświadczenia, mówi, abyście nie ustali w wierze, abyście wytrwali i abyście się umacniali, ponieważ, jak mówi Słowo Boże, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, jest napisane. Tak? Kolejny fragment, to jest to właśnie, tak? W tym fragmencie pokazuje nam Jezus Chrystus też jedną bardzo ciekawą rzecz. W tym okresie
Wy sami miejcie się na baczności. Jezus mówi, w tym okresie, kiedy ja pójdę do Ojca, nie zostawię was samych, ześlę wam obietnicę Ducha Świętego, ale pamiętajcie i uważajcie na siebie. Bądźcie ostrożni i uważajcie, abyście sobie nie posnęli, dlatego, ponieważ kiedy ja odejdę, wejdą w Kościół fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy, fałszywi pasterze, wejdą, w innym miejscu Jezus mówi, wejdą między was jacyś fałszywi ludzie jak wilki w owczej skórze, aby, jeśli tylko to możliwe, rozwalić stado od środka. Tak? I o tym mówi Słowo Boże i musimy na to uważać, że czasami niektórzy ludzie mogą chcieć wejść między Kościół, od środka rozwalić ten Kościół, tak? Ale Jezus Chrystus mówi też o innego rodzaju rzeczywistości, o rzeczywistości, kiedy Kościół jest prześladowany, ale nie tylko od wewnątrz, ale i z zewnątrz. Na Kościół próbuje się wywierać pewnego rodzaju presję, albo normalnie prześladowanie, które dzisiaj widzimy w innych krajach na świecie. I o tym Jezus Chrystus mówi. Mówi tak, miejcie się na baczności, ponieważ przyjdzie czas, kiedy będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici, postawią was też przez namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. Miejcie się na baczności, bo będą was biczować, będą was prześladować, będą was prześladować. Tak jest napisane, tak? I teraz tak, jeśli wierzymy, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem i prorokiem, to chcę wam powiedzieć, to wierzymy również, że i to słowo się spełni. Ono się spełni, tak? Ale ono się spełni? Chcę się ciebie zapytać, czy ono się może już spełnia? Kiedy patrzysz na ten cały świat, kiedy na ten patrzysz na to, co się dzieje dookoła, może to jest coś, co już się spełnia. Jako wstęp, ja chciałbym puścić taki króciutki filmik dzisiaj. Nie wiem, czy będzie głos dzisiaj taki dostateczny, dlatego prosiłbym o ciszę. Dobrze. Jest. Wysłuchajmy bardzo ciekawego świadectwa. Dzień dobry, czy chodzi za kumbarę? Dobre miasta? Chodzi do papilu? Tak. O, czy drogę cię? Pizza? Pizza, no? On February 29th, 1948, a pastor was kidnapped from the streets of Romania. He would disappear for 14 years and endure horrific torture for his refusal to renounce Christ. And in the midst of this suffering, he witnessed the incredible power of Christ's love. After being arrested, I spent the next 3 years in a solitary cell. It was enough to drive any man mad. The martyr Savonarola wrote, "There are those who believe in God, and those who, just as sincerely, believe that they believe." Now I had to ask myself, did I believe in God? That we are persecuted but not abandoned. So please do not abandon us. My wife Sabina had also been arrested. Deschide ușa! Sabina Burbrand! My son Mihai. Left orphan. Sabina would spend the next 18 months in a slave labor camp on the Danube. Sabina!
Sabina! In these my darkest hours, my only hope was in prayer. Of course, in prison, prayer was forbidden. In spite of the beatings, I prayed every day. I prayed God would give me strength to endure. And of course, I prayed for my family. My feet were beaten so often and so brutally, I would never walk normally again. I'm sorry if a crocodile eats a man, but I cannot reproach the crocodile. I had learned the same can be said of my torturers. Communism had stripped them of any form of humanity. And only God's love could restore them. Iartă-i rogi, mă! Iartă-i rogi! Ești tâmpit! Băiatul tău nu mai are casă, nevastă ta e arestată! Viața ta e distrusă, mă, băiatule, și tu te rogi în continuare la Dumnezeul al tău care nici măcar n-are chip! Pentru ce căcat te mai rogi, mă? Pentru ce te mai rogi tu acum? Mă rugam pentru tine. I hated the sin, but never the sinner. And some, we even won to Christ. Napisał tą książeczkę Wurbrand, nie wiem czy to się tak czyta. Bardzo fajna książeczka, polecam, jest w naszej bibliotece, można ją sobie pożyczyć i przeczytać. Był prześladowany z powodu Jezusa Chrystusa i strasznie torturowany. Jest założycielem Fundacji Głosu Prześladowanych Chrześcijan. To jest ten człowiek, który stoi za głosem prześladowanych chrześcijan dzisiaj obecnie. Nie może chodzić poprawnie, ponieważ został bity przeważnie w stopy i dzisiaj jest człowiekiem niepełnosprawnym. Tak? Jeśli przeglądamy informacje, słuchajcie, o dzisiejszym świecie, to dochodzimy do wniosku, że chrześcijan prześladowanych w tym stuleciu jest więcej niż we wszystkich poprzednich 20 wiekach, jakie są za nami. Razem. W tym wieku, tylko XXI, nadal krzyżuje się naszych braci na krzyżu. Nadal się to robi. Są obozy koncentracyjne tylko dla chrześcijan, słuchajcie. Dopuszcza się największych gwałtów tylko dlatego, że ktoś jest po prostu chrześcijaninem. Tylko z jednego jedynego powodu. Przepraszam. Tylko z jednego jedynego powodu. Ludzie z Burkina Faso wołają o pomoc. Możemy im dzisiaj pomóc.
wyrzucono ich z własnych domów i mieszkają w takich pobudowanych z kartonów, ze śmieci domach dzisiaj, bo usunięto ich, tym, którym udało się przeżyć, oczywiście. Mieszkają w takich miejscach. W Koranie z kolei jest tak, że jeśli jakiś muzułmanin nawraca się na chrześcijaństwo, to prawo Koranu mówi bardzo jasno, że trzeba takiego zabić. A obowiązek ten, słuchajcie, spada na jego rodzinę. Jego ojciec, jego brat, jego siostra, ktokolwiek ma obowiązek go zabić. To jest to, co mówił Pan Jezus, że wystąpią przeciwko wam wasi ojcowie. Brat wyda na śmierć brata, a ojciec wyda na śmierć syna. To jest to, o czym mówił Pan Jezus Chrystus. Tak? Jeśli tego nie zrobi, to hańbi w ten sposób swoją rodzinę. Rozumiecie? Tam jest to w obyczaju. Jak można według nich wyobrazić sobie hańbę, która spływa na jego rodzinę? Oni nie mogą do tego dopuścić, więc biorą za miecz, biorą za maczety i zabijają członków swoich rodzin, którzy przychodzą na chrześcijaństwo. To się po prostu dzieje. Nawrócenie się na chrześcijaństwo w krajach muzułmańskich, takich jak na przykład Turcja, jest równoznaczne z podpisaniem na siebie wyroku śmierci. I tu wiesz, nie chodzi o takie umieranie symboliczne. O takie symboliczne umieranie, tylko chodzi tu o prawdziwe umieranie. Tu jest grób pastora pewnej wioski, który został zamordowany za wiarę w Jezusa Chrystusa. Wpadli pewnego dnia na nabożeństwo, na oczach wiernych, zamordowali jego i jego żonę. Są takie bogate kraje, na przykład jak Brunei, gdzie jest zakazane posiadanie Biblii. Nawet jeśli tam przylatujesz, a masz ją przy sobie, to każą ci ją wyrzucić albo ciebie nie wpuszczą. Proste. W Bangladeszu, jeśli jesteś chrześcijaninem, to nie dopuszczą ciebie do studni. Dlatego Głos Prześladowanych Chrześcijan na przykład zbiera również pieniądze, dzięki którym budowane są studnie dla chrześcijan, których nie dopuszcza się do publicznych studni. Bo wiecie, tam jest... jak żyć bez wody? Nie da się. Nie da się. Na przykład Sudan. Bardzo ciekawym miejscem jest Sudan. W 1983 roku przeszedł na prawo islamskie. Sudan to taki piękny afrykański kraj, gdzie północ to muzułmanie, a południe to byli chrześcijanie. Byli, powiedziałem. Byli, bo już nie są. Już nie jest tak. Bo w ciągu jednego roku tylko, w 1984 roku, po przejściu na prawo islamskie wymordowano 2 miliony chrześcijan. Słuchajcie, tylko w ciągu jednego roku wymordowano 2 miliony chrześcijan. Tylko dlatego, że byli chrześcijanami. W 1983-1984 roku cena chłopca, który miał 15 lat, wynosiła 15 dolarów. Sprzedawano ich jak niewolników, chłopców. Sprzedawano chrześcijan, kobiety, dziewczynki i chłopców. Mężczyzn nie, bo mężczyzn zabijano. Wszystkich. Wszystkich. 2 miliony ludzi, słuchajcie, w ciągu jednego roku. Tylko w 1996 roku, a więc nie wiem, nie tak dawno temu, tak? Oblicz sobie, ile to było lat temu. 20 lat temu? Niecałe. 3. Okej, dziękuję bardzo. Tak? Okej? Tylko dlatego, że ktoś był chrześcijaninem i nie chciał z tej wiary zrezygnować, zabito, uwaga, 96 rok, 156 tysięcy chrześcijan. 156 tysięcy chrześcijan. A około 200 milionów innych chrześcijan było prześladowanych. Tylko w jednym roku. Ja mówię tylko o roku 1996 roku. Tylko o tym roku mówię. Tu jest tablica. Dzisiaj jak to wygląda. Na czarno są zaznaczone miejsca, gdzie chrześcijanie są prześladowani. I gdzie zabija się, zabicie chrześcijan, ludzi. Tak? Żeby nam to uzmysłowić, troszeczkę liczb, tak? Dzisiaj w takich krajach jak na przykład Filipiny, Indie, Chiny, Kuba, Sudan, Arabia Saudyjska, Turcja, Pakistan, Wietnam, Korea, takich krajów można wyliczyć wiele. Jest ich około 60. 60 krajów, gdzie prześladuje się chrześcijan. Ponad 60 krajów. Chrześcijan na ziemi jest około, słuchajcie, 2 miliardy. Około. Tak, 2 miliardy, tak? To dużo, prawda? Dużo? Dużo. Ale 20%, słuchajcie, z 2 miliardów chrześcijan jest prześladowanych i dyskryminowanych. 20%.
z 2 miliardów, to ile? 400 milionów. 400 milionów ludzi jest dzisiaj prześladowanych i dyskryminowanych za wiarę w Jezusa Chrystusa. To dużo? Dużo. Dużo. I słuchajcie, i często niedaleko stąd, bo ile od Polski leży Turcja? 3000 kilometrów? 4000? Ile jest do Turcji? Prawda? Niedużo. Niedużo i nie całkiem daleko, prawda? Tam trzeba być naprawdę odważnym, żeby wziąć Biblię pod pachę i iść na miasto. Na przykład. Dlaczego? Bo grozi ci to po prostu karą śmierci. Tak? Tam sobie taksówkarz nie przyklei, albo ty na samochodzie swoim nie przykleisz sobie rybki. Albo czegoś innego. Bo ci zaraz wysadzą twój samochód w powietrze. To jest taki kraj. Tu oczywiście nam nie grozi w Irlandii. Możesz sobie wieszać na swoim samochodzie, co sobie chcesz. Nawet potężny baner z napisem Jezus żyje albo cokolwiek. Nikt ci krzywdy za to nie zrobi. Najwyżej się na ciebie krzywo popatrzy albo ci jajkiem obrzuci. Tyle w tym temacie. Tak? Mówi się, że w XX wieku za samą wiarę w Jezusa Chrystusa zginęło już, słuchajcie, już zginęło około 200 milionów ludzi chrześcijan. Tylko w XX wieku 200 milionów ludzi. Nie mówię tutaj oczywiście o ofiarach rewolucji I wojny światowej i II wojny światowej. Nie mówię o tych ofiarach. Mówię tylko o ludziach, którzy zginęli za wiarę w Jezusa Chrystusa. 200 milionów ludzi, tak? My tu oczywiście w Europie, zwłaszcza w Irlandii, żyjemy sobie w takim wielkim spokoju. Tu jest zniszczony kościół. Zniszczony i rozwalony kościół. My tutaj w Irlandii sobie może żyjemy w wielkim spokoju. Nie jesteśmy prześladowani. No może ktoś się na nas jedynie krzywo popatrzy, ale to chyba bardziej z tego powodu, że jesteś Polakiem, aniżeli chrześcijaninem jeszcze. Chociaż ostatnio w radiu ktoś mi to mówił, że była taka audycja, nie wiem kto mi to mówił, zapomniałem, była tak, Ilonka, ty mi mówiłaś, tak? Była audycja, gdzie jakaś pani, która była u władzy, wypowiadała się w taki sposób, że chrześcijanie tak hejtują LGBT plus Q i wypowiadają się tak negatywnie na temat gejów, lesbijek i homoseksualistów i oni to robią z tego powodu, że to jest w Biblii tak napisane, więc ona się zastanawia, czy by przypadkiem w Irlandii nie wprowadzić zakazu posiadania Biblii. Tak wyraziła się pani, Ilonka to słyszała, w radiu, oficjalnie, publicznie w Irlandii. Kilka dni temu. No to jakiś czas temu. Jakiś czas temu. Jakiś czas temu, tak. I ona się zastanawia i już publicznie mówi o tym, czy by przypadkiem Biblii nie zakazać w Irlandii. Ona dlatego, tak? Powiedziała coś takiego, więc jeżeli chrześcijanie się powołują na Biblię, więc może Biblia powinna być zakazana. Tak, powiedziała pani w publicznym radiu w Irlandii. Więc słuchajcie, idzie, zbliża się, nadchodzi. Tak? Możliwe, że czasami za chwileczkę nie będziesz mógł wyjść, wziąć Biblii pod pachę i wyjść na miasto w Dublinie. Za chwileczkę ci zamkną usta, nie będziesz mógł głosić Ewangelii. To jest realne. To się zbliża. Nie wiem, czy ty to widzisz. Lonka to słyszała, tak? Okej. Dla niektórych chrześcijan oczywiście inaczej. Trzeba, tak. Europa sobie żyje w jakimś takim spokoju, tak? Chcę powiedzieć, ale niech to nie będzie święty spokój. Żebyśmy sobie przypadkiem nie przysnęli. Żebyśmy wiedzieli, że czasami za chwileczkę może być tak, że za swoje chrześcijaństwo będziesz musiał zapłacić cenę, tak? Gdzie my sobie żyjemy w świętym spokoju i myślimy sobie może, no może tak wygląda Kościół. Chcę wam powiedzieć, tak Kościół nie wygląda. Kościół na świecie wygląda zupełnie inaczej. Jest wielki rozdźwięk i różnica między tym, jak widzi chrześcijaństwo uśpiona Europa Zachodnia czy Stany Zjednoczone, a jak widzą je chrześcijanie w tych krajach prześladowanych, gdzie kościoły są niszczone, gdzie pastorzy są zabijani za swoją wiarę. Tam trzeba być człowiekiem odważnym. Dla niektórych chrześcijan z Europy naszej zachodniej, chrześcijaństwo to sposób na takie, wiecie, spokojne i szczęśliwe, pełne dobrobytu życie sobie. Zwiastowana często przez nich Ewangelia pokazuje, że najważniejszą rzeczą, jaką możesz sobie osiągnąć, jest dobrobyt ekonomiczny. Twoja kieszeń, twoje konto bankowe, twoje wykształcenie, dobrobyt twoich dzieci.
zadbać o to wszystko. Mówią, Bóg chce przecież błogosławić swoje dzieci sukcesem, odnoszeniem zwycięstwa, w tym takim, wiecie, ekonomicznym wymiarze, no nie? I mówią, że być chrześcijaninem oznacza być zawsze zdrowym, zawsze bogatym, szczęśliwym, uśmiechniętym. To oznacza mieć wiele domów, wiele samochodów, najlepiej takie nowe, najlepsze samochody. Natomiast, kiedy my się przyglądamy Ewangelii zwiastowanej w krajach prześladowanych, zobaczymy coś zupełnie innego, że niż tą Ewangelię zwiastowaną w krajach, nie wiem, jak Polska na przykład, tak? Albo przez kaznodziei w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza, albo w Europie. Zobaczymy ludzi, którzy nie mówią już, chcielibyśmy być bogaci, ich chcieństwo już, wiecie, nie urosło do takich rozmiarów. Oni zamiast swojego osobistego sukcesu i powodzenia, zamiast swojego dobrobytu, oni widzą zupełnie coś innego. Zamiast tego, co ja mam otrzymać, ile ja pieniędzy mogę jeszcze zarobić i odłożyć, tam liczą się, wiecie, inne rzeczy w tych krajach. Tam liczy się w kościele prześladowanym, powiem wam, nie liczą się pieniądze. Tam ani powodzenie tam się nie liczy. Tam się nie liczą domy, ani zdrowie, tam się nie liczy, wiecie, tam się nawet życie nie liczy. Tam się nawet życie nie liczy, tam się liczą inne rzeczy. I my te rzeczy, drodzy siostry i drodzy bracia, my je znamy, te rzeczy. Tam liczy się ofiara Jezusa Chrystusa. Tam liczy się Jezus Chrystus, który jest w centrum mojego życia. Tam liczy się krzyż, Jego krzyż. I to, że ja również mam iść za Jezusem Chrystusem. Tam się liczą te rzeczy, liczy się braterstwo. Tam się liczy solidarność, liczy się ofiarność, liczy się współczucie. Tam są sieroty, tam są wdowi, które potrzebują opieki i tam się liczą te rzeczy. Liczy się poświęcenie. Tam się liczą całkowite inne rzeczy. To są dobra, które dzisiaj Kościół w Europie, chcę powiedzieć, również my w Irlandii, zatracił. Wymienił to na pieniądze, samochody, wykształcenie, sukces zawodowy. Myśmy to zatracili. I dzisiaj tak, albo Kościół w Europie się upamięta i nawróci się do tych wartości, albo i wróci do centrum zwiastowania Ewangelii o Jezusie Chrystusie i o krzyżu Jezusa Chrystusa, albo muzułmanin, gej, homoseksualista, lesbijka okaże się lepsza i przygniotą nas ci ludzie swoim grzechem i swoim systemem wartości. I ty nie będziesz za chwileczkę, jutro mógł wyjść na ulicę z Biblią pod ręką, bo będzie ona zabroniona. Bo sobie na to sam pozwolisz. Jeśli będziesz siedział cicho, pozwolisz sobie zamknąć usta, nadchodzą takie chwile. Albo kaznodzieje przestaną głosić fałszywą Ewangelię o powodzeniu i odnoszeniu jakiegoś sukcesu ekonomicznego i przestaną rozmiękczać tą Ewangelię, idąc w kierunku liberalnym, jakiegoś, nie wiem, liberalnego kościoła, który akceptuje wszystko, również grzech, albo nawet w swoich strukturach, albo za kilka lat muzułmańska Turcja, która szykuje się do przystąpienia do Unii Europejskiej, zaleje Europę, lub też ruch LGBT+Q stłamsi nas, chrześcijan, swoją mocą przemawiania. Nie wiem, czy ty to widzisz, to zagrożenie. Chcę ci powiedzieć, tak? Nie dajmy się zwieść. Jeśli ktoś wam zwiastuje Ewangelię bez krzyża, bez poświęcenia, bez ofiary, bez cierpienia dla Ewangelii, bez Jezusa Chrystusa, to jest to fałszywa Ewangelia. Ewangelia bez Jezusa Chrystusa, bez upamiętania, bez nawrócenia, bez przemiany swojego życia, to jest fałszywa Ewangelia. Nie ma Ewangelii bez krzyża Jezusa Chrystusa. Nie ma. I to, że my w tej Irlandii jeszcze nie jesteśmy prześladowani, słuchajcie, albo w Polsce, to możemy tylko Panu Bogu samemu zawdzięczać. Nikomu więcej. Tak? Ale poza tym, my mamy jeszcze zobowiązanie, chcę powiedzieć. Mamy jeszcze zobowiązanie wobec tych prześladowanych braci, którzy nie boją się mówić, którzy nie dają sobie zamknąć usta. Mamy zobowiązanie wobec nich, bo teraz, podczas tego, jak trwa nasze nabożeństwo, jak ja mówię kazanie, tylko podczas tego ginie jakiś chrześcijanin za wiarę w Jezusa Chrystusa, bo to jest tak wielka skala prześladowań, że co minutę
Ktoś jest postawiony przed sądem, wtrącony do więzienia lub czyjś dom się pali. Co minutę, słuchajcie, to są ludzie, którzy zostali uwięzieni za wiarę w Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, często jest tak, że człowiek trafia do więzienia i nawet jest nieznany jego wyrok. To nie jest tak, że on dostaje wyrok na 5 lat, na 10 lat, na 15 lat więzienia. Czasami idzie do więzienia i w ogóle jego wyrok jest nieznany. Znaczy, że ma dożywocie. Tak? To są święci, chcę powiedzieć. Ci święci, z którymi Kościół ma społeczność, bo my wierzymy w świętych obcowanie. W tym sensie, bo wierzymy w społeczność świętych i z tego powodu, chcę powiedzieć, Kościół stoi w takim wewnętrznym obowiązku, aby modlić się o prześladowanych braci i prześladowane siostry, aby w modlitwie zaprosić ich do naszej społeczności, bo wielu z tych ludzi potraciło swoje domy, nie mają kościołów, nie mają się gdzie spotykać. My dzisiaj się spotykamy w hotelu, prawda? Bo hotel nam umożliwia i jest tak, a tamci ludzie nie mają takiej możliwości. Oni się spotykają w różnych miejscach. Możemy otworzyć dla nich zatem nasze serca i możemy przez modlitwę i przez pamięć o nich, o tych ludziach, mieć z nimi społeczność i uczynić dla nich domy w naszych sercach. Poprzez modlitwę i z ich cierpieniem połączyć się właśnie w ten sposób, z ich cierpieniem dla świadectwa o Jezusie Chrystusie. To jest to, kochani, do czego ja dzisiaj nas zachęcam bardzo gorąco. Zachęcam was, kochani, do modlitwy o Kościół prześladowany. Ja przygotowałem na koniec jeszcze jeden film. Zanim obejrzymy ten film, tak? To jest bardzo fajna prezentacja. Prezentacja młodzi ludzie, słuchajcie, młodzi ludzie, którzy mają po kilkanaście lat, jak widzicie, co młodzi ludzie potrafili zrobić dla prześladowanych chrześcijan. Młodzi ludzie. My starzy, wiecie co, może mamy już zatwardziałe serce, ale młodzi ludzie, co zrobili dla prześladowanych chrześcijan. Zauważając problem, tak? Zobaczcie. To jest filmik nakręcony w ich hołdzie. Moikka vaan kaikille ja tervetuloa mun videoblogiin. Tänä iltana me ollaan mun seurakunnan nuortenillassa ja täällä on aivan mahtava meininki. Tulkaa kattoo. Täällä on tosi paljon jengiä, niin kuin näkyy. Tossa onkin pari mun kaveria, moi! No jo, ihan sika hyviä tyyppejä, kannattaa tutustua. Sitten täällä meillä on illan bändi. Ne on ihan sairaan hyviä muusikoita, tosi hyvä meininki. Yes. Mitäs vielä? Moi Aki, sä oot tänään puhumassa meille. Mitä sä meinaat sanoa? Mä kerron siitä, kuinka mä tulin uskoon ja mitä kaikkea Jeesus on tehnyt mun elämässä. Tosi siisti kuulla. Mitäs nyt? Joku varmaan vaan pelleilee. Hei, laittakaa ne sähköt takas päällä. Varokaa ase! Tämä oli vain fiktiota. Heille tämä on todellisuutta. Pommi-isku päätti sunnuntain Jumalan palveluksen. Tämä mies ja yli 100 muuta kristittyä haavoittuivat. 85 sai surmansa.
Fatu Apollos jäi yksin 9 lapsen kanssa, kun hänen pastorimiehensä tapettiin veitsellä hänen silmiensä edessä. Sraa Pipin äiti tapettiin ja poltettiin tiilitehtaan uunissa. Syy. Hänen oli kuultu laulavan kristillisiä lauluja. 10-vuotias Namrata palannut pahoin pommi-iskussa. Ly Apao, kiertävä evankelista, 2 vuotta vankeutta uskonsa tähden. Noviana Maleva, hakattu viidakko veitsellä. Thanvan Truon rukoili vankilassa ollessa. Tuhotun kotinsa rauhan. Alkoivat ampua seurannut. Päätään kädellään, joten viidakko veitsi katkaisi. Väijytykseen lopetettuaan työpäivänsä pelun. Kristittyjen asuinalueelle hyökättiin. Vanhemmat, vaimo ja poika jäivät kaipaamaan. Kirkko poltettiin maan tasalle. Tänäänkin kristittyjä pidätetään, vangitaan, pahoinpidellään ja surmataan uskonsa tähden. To jest to. To jest rzeczywistość dzisiaj, jaka dzieje się w wielu różnych miejscach na świecie. Ja chciałbym, kochani, was dzisiaj zaprosić szczególnie do modlitwy w związku z tym o Kościół prześladowany. Aby jeśli są gdzieś jacyś bracia, siostry, więzieni, to może aby zostali uwolnieni. Bo co to znaczy, że Kościół jest prześladowany? To znaczy, że jeżeli jeden członek cierpi, to cierpią z nim i współczują inne członki. Jeżeli masz tę więź z ciałem, bo jesteś jego częścią, to jeżeli jeden członek cierpi, ból odczuwa całe ciało. Jeśli ty tego dzisiaj nie czujesz, zastanów się, czy jesteś częścią tego ciała. Możemy w modlitwie wspierać Kościół prześladowany, słuchajcie kochani, gdziekolwiek on jest. Bo jeśli Bóg zechce, aby któryś z nich, naszych kochanych braci, złożył świadectwo z życia, to możemy się o niego modlić. Aby nie ustała nadzieja jego i innych, i aby on uczynił to z radością, rozumiejąc, że w jakiś dziwny sposób Bóg od niego może oczekuje tej ofiary z życia. Aby nie tracił wtedy wiary, nie tracąc determinacji, tej pasji dla Jezusa Chrystusa. O to możemy się modlić. I chcę powiedzieć, dlatego oni, ci ludzie, wszyscy potrzebują twojej modlitwy. Dzisiaj. Chcę powiedzieć, że oni potrzebują ciebie. Oni potrzebują nas, aby mieć siłę. Oni potrzebują tego, abyś dzisiaj się o nich modlił. Tylko tyle potrafisz zrobić. Potrzebują ciebie do tego, aby oni mogli wytrwać. I chcę powiedzieć, ty możesz mieć w tym udział. Możesz mieć w tym swój udział. Możesz mieć udział w prześladowaniach tych ludzi za wiarę poprzez swoją modlitwę. Za prześladowany Kościół. I dlaczego? Ponieważ możesz wołać do Boga. Tyle możesz. Możesz wołać o to, abyś Bóg obdarzył ich siłą i mocą do wytrwania w wierze w ten dzień próby, w godzinę śmierci. I chcę powiedzieć, i to jest prawdziwe świętych obcowanie. Kiedy łączysz się z Kościołem prześladowanych chrześcijan, z braćmi, z siostrami. Amen. I to jest, kochani, to, do czego ja dzisiaj chciałbym was zachęcić, byśmy mogli się modlić o Kościół prześladowany. I ja mam przygotowany taki zestaw modlitw, o które chciałbym, byśmy się mogli wspólnie razem modlić. To jest gdzieś tutaj.